Ten Portugalczyk, narzeczony d.D., zapytał w pewnej chwili skąd się bierze we mnie tyle pogardy dla kobiet i zaraz wszyscy go poparli. Pogarda? Ależ skąd? Uwielbiam raczej, choć co prawda dotychczas nie umiałem odkryć, czym jest ona dla mnie w porządku duchowym, wrogiem czy sprzymierzeńcem, a to oznacza, że połowa ludzkości mi się wymyka. Ta łatwość pomijania kobiety, one jak gdyby nie istniały. Widzę naokoło mnóstwo ludzi w spódnicach, z długimi włosami, o cienkim głosie, a mimo to używam słowa człowiek, jak gdyby ono nie było rozłamane na mężczyznę i kobietę, a także w innych słowach nie dostrzegam rozdwojenia, które wprowadza w nie pleć. Odpowiedziałem Portugalczykowi, iż jeśli w ogóle może być mowa o mojej pogardzie, to tylko na gruncie artystycznym. Tak. Jeśli zdarza mi się nimi gardzić, to ponieważ są złe, fatalne, jako kaplanki piękności, objawicielki młodości. Tutaj złość moja wzbiera, w tym nie tylko drażnią, ale i oburzają mnie te złe artystki. Artystki, tak, bo czar jest ich powołaniem, estetyka ich zawodem, urodziły się, aby zachwycać, są niejako sztuką, ale cóż za partactwo. Co za oszustwo biedna piękności i biedna młodości. Wy znalazłyście się w kobiecie po to, aby strzeznąć. Ona w gruncie rzeczy jest pośpieszną waszą niszczycielką. Patrz, ta dziewczyna jest młoda i piękna w tym celu jedynie, aby stać się matką. Czyż piękność, czyż młodość nie powinny być czymś bezinteresownym, niesłużącym niczemu wspaniałym darem natury, ukoronowaniem? Ale w kobiecie ten czar służy do płodzenia. On podszyty jest ciążą, pieluszkami, jego najwyższe urzeczywistnienie pociąga za sobą dziecko i to oznacza koniec poematu. Chłopiec zaledwie dotknie się dziewczyny, oczarowany nią i sobą z nią, już staje się ojcem, ona matką, a więc dziewczyna to twór, który niby to praktykuje młodość, a właściwie służy do likwidowania młodości. My, śmiertelni, którzy nie możemy pogodzić się ze śmiercią i z tym, aby młodość i piękność miały być tylko pochodnią przekazywaną z ręki do ręki, nie przestaniemy buntować się przeciw tej brutalnej perfilii natury. Lecz tu nie idzie o jałowe protesty, idzie o to, że ten morderczy stosunek kobiety do własnego dziewczęcego wdzięku ujawnia się co chwilę, i stąd pochodzi ta jej. Właściwości, że ona nie czuje naprawdę młodości i piękności Czuje je mniej od mężczyzny Patrzcie na to dziewczę, jakże romantyczne Ale ten romantyzm skończy się kontraktem przy ołtarzu Z tym oto grubawym adwokatem Ta poezja musi zostać zalegalizowana Ta miłość zacznie funkcjonować za pozwoleniem władzy duchownej i świeckiej Jakże estetyczna Ale nie ma łyska, ani brzuchacza, ani suchotnika. Który by był dla niej dość odrażający, ona bez trudności odda swoją piękność Brzydocie i oto widzimy ją triumfującą u boku potwora lub co gorsza u boku jednego z tych mężczyzn, będących wcieleniem drobnej obrzydliwości. To piękność, która się nie brzydzi piękna, ale nie posiadająca wyczucia piękności z łatwością, z jaką myli się smak kobiety i jej. Intuicja w wyborze mężczyzny sprawia wrażenie jakiejś niepojętej ślepoty i zarazem głupoty. Ona zakocha się w mężczyźnie, dlatego że taki dystyngowany albo taki subtelny. Drugorzędne wartości socjalne, towarzyskie będą dla niej ważniejsze od apolińskich kształtów ciała, ducha. Tak, ona skarpetkę kocha, a nie łydkę, wąsik, a nie twarz, krój marynarki, nie zaś klatkę piersiową. Odurzy ją brudny liryzm grafomana, zachwyci tani patos głupca, uwiedzie szyk wykwintnisia, nie umie demaskować, daje się nabierać, ponieważ sama nabiera. I zakocha się tylko w mężczyźnie ze swojej sfery, albowiem nie wyczuwa naturalnej piękności rodzaju ludzkiego, a tylko tę wtórną, będącą tworem środowiska. Ach, te wielbicielki, majorów, służebnice, generałów. Wyznawczynie kupców, hrabiów, doktorów, kobieto, jesteś antypoezją wcieloną. Ale ona na własnej poezji zna się tyle, co na męskiej. I w tym jest równie, a może bardziej, jeszcze nieudolna. Gdyby te grafomanki, te złe malarki własnej krasy, nieudolne rzeźbiarki swojego kształtu, wiedziały coś niecoś o prawidłach rządzących pięknością, przenigdy nie wyrabiałyby z sobą tego, co wyrabiają. Prawa, o których mówię, znane każdemu artyście głoszą. Artysta nie powinien pchać ludziom swego dzieła przed nos, krzycząc, to jest piękne. Zachwycajcie się tym, bo jest zachwycające. Piękność w dziele sztuki winna objawiać się jakby od niechcenia na marginesie innego dążenia, dyskretna i nienachalna. Ale ona natrętnie częstuje swoją urodą, godzinami udoskonalaną przed lustrem. Nie wie co to dyskrecja, zdradza się co chwila w swojej żądzy, podobania się, więc nie jest królową, ale niewolnicą. I zamiast objawiać się jak bogini godna pożądania, objawia się jak straszliwa niezdarność, usiłująca zdobyć nieodstępną urodę. Gdy młodzieniec gra w piłkę dla przyjemności, zdarza mu się, że jest piękny. Ona gra w piłkę, żeby być piękna, więc gra źle, ale poza tym ta piękność zalatuje siódmym potem jest tak wymęczona. Ale nie koniec na tym, bo ona mistrząc się do szaleństwa, zawsze wszędzie przybiera jednocześnie minę, jakby mężczyzna nic ją nie obchodził. I mówi, ach, ja tylko tak dla estetyki. Któż wierzy kłamstwu zbyt jawnemu? Piękność nie może opierać się na oszustwie. Pragnie, abyśmy zapomnieli o jej brzydotach. Usiłuje nam wmówić, że nie jest kobietą. To jest ciałem, które jak wszystkie ciała nigdy nie może być tylko piękne, które z mieszaniną piękności z brzydotą, grą wieczystą tych dwóch elementów i w tym piękność innego, wyższego rodzaju. Nikt nie sprawi, aby pewne funkcje cielesne nie były nieczystością. Nikt też nie wyzwoli całkowicie ducha z nieczystości, ale ona chce, abyśmy uwierzyli, że jest kwiatem. Stylizuje się na bóstwo, na czystość, na niewiniątko. W tym absurdalnym wysiłku nie jest rzekomiczna? Z góry skazana na niepowodzenie. Cóż za maskarada? Mamże uwierzyć, że jest bukietem jaśminu, dlatego że się uperfumowała? Lub, widząc ją na obcasach półmetrowej wysokości, że jest smukła? Jedyne co widzę to, iż obcasy nie pozwalają jej ruszać się swobodnie. Tak, to piękność ją krępuje, staje się dla niej paraliżem, to straszne skrępowanie kobiety, które objawia się w każdym ruchu, w każdym słowie, ta zmora, że ona nigdy nie może być swobodna z sobą. I w tym szale samiczym zupełnie traci poczucie efektu, oszukuje jawnie, sądząc, że zdoła zarazić nas swoją tchórzliwą i kłamliwą koncepcją ciała i ducha. Moda, jakaż potworność. To, co w Paryżu nazywa się elegancją, te wszystkie linie, sylwetki, profile, nie sąż najbardziej niesmaczną z mistyfikacji polegającą na przestylizowaniu ciała? Ta przyozdobiła swój przesadny kuper szarfą i myśli, że stała się majestatyczna. Tamta udaje panterę, a ta znów usiłuje swoją zwiędłą cerę przerobić na melancholię przy pomocy skomplikowanego kapelusza. Lecz ten, kto ukrywa nadaremnie defekt. Poddaje się defektowi. Defekt musi być przezwyciężony. Przezwyciężony prawdziwą wartością w sensie moralnym lub fizycznym. Potwory, którymi częstują nas paryskie tygodniki, mud, owe kreacje diora, fata, z biodrem wystającym, z linią opływową, z zagiętym paluszkiem, zastygłe w idiotycznej dystynkcji, toż to z punktu widzenia sztuki szczyt obrzydliwości, tandeta, pobudzająca do mdłości, to głupio naiwne i niezdarnie pretensjonalne. To niesmak najbardziej wyzywający i ordynarny niż wszystko, na co mógłby się zdobyć pijany dorożkarz. 3. Piękność ma być suwerenna. Dziewko, zwykła dziewko od krów, witaj królowo. Dlaczego powiedz, nie ma w tobie śmiertelnego drżenia, że nie zostaniesz zaakceptowana? Nie boisz się odepchnięcia? Wiesz, że nie uroda czyni cię pożądaną, ale płeć. Wiesz, że mężczyzna będzie zawsze pożądał Twojej kobiecości, choćby ona nie była wcale estetyczna. Więc Twoja uroda nie jest na usługach Twojej płci. Nie lęka się, nie drży, nie wysila. Jest spokojna, naturalna, triumfalna. O, nienatrętna, nienachalna. O, dystyngowana. Środa. Śmiertelne są grzechy kobiety z towarzystwa w tej jej świątyni, w estetyce, tam właśnie, gdzie ona powinna być u siebie w domu. Pomyśleć, że to jest natchnienie mężczyzny, że to są nasze dostarczycielki liryzmu, że winem z tej beczki musimy się upijać. Bezkonkurencyjna jest pierwotna piękność kobiety, ta, którą przyozdobiła ją natura. Nic wspanialszego ani bardziej podniecającego i upajającego, że mężczyzna uzyskał młodszą towarzyszkę, która zarazem jest sługą i panią. Nie nic cudowniejszego nad tonacją, którą wnosi kobieta, ten śpiew wtórny, będący w tajemniczym uzupełnieniem męskości, ujęciem świata w innej skali, osobną niedostępną nam interpretacją. Dlaczego cudowność ta uległa tak okropnej wulgaryzacji? Lecz trzeba tutaj wprowadzić pewne ważne rozróżnienie. Okropna jest kobiecość dzisiejsza, nie kobieta. Nie jest okropna pojedyncza kobieta, ale ten styl, który między nimi się wytworzył i któremu każda z nich jest poddana. Kto jednak stwarza kobiecość? Mężczyzna? Zapewne mężczyzna jest inicjatorem kobiecości, lecz potem one już same zaczynają doskonalić się w tym między sobą i ta sztuka uwodzenia i czarowania, podobnie jak wszystkie inne, rośnie i rozwija się mechanicznie, już automatyczna, już tracąca poczucie rzeczywistości i poczucie miary. Dziś kobieta jest bardziej kobietą niż powinna. Jest naładowana kobiecością, która jest silniejsza od niej, jest tworem pewnego konwenansu społecznego, wynikiem pewnej gry, która w pewien sposób zestraja mężczyznę i kobietę, aż wreszcie taniec ten bez przerwy narastając staje się zabójczy. Cóż ja mam z tym robić? Jak się zachować? Z łatwością odnajduję kierunek przy pomocy zawsze tej samej busoli. Dysonans do formy. Podobnie jak dążę do rozładowania mężczyzny, muszę postarać się o rozładowanie kobiety. Rozładowanie mężczyzny, cóż to oznacza? Wydobyć go spod jarzma tego stylu męskiego, który powstaje wśród mężczyzn jako wzmocnienie męskości. Osiągnąć, że poczuje tę męskość jako coś sztucznego, a swoją wobec niej uległość jako słabość. Sprawić, że będzie swobodniejszy w stosunku do mężczyzny w sobie. Więc tak samo trzeba wydobyć kobietę z kobiety i tutaj jak zawsze w całym pisaniu moim cel mój jeden z mych celów polega na popsuciu gry albowiem tylko gdy milknie muzyka i rozłamują się pary możliwa jest inwazja rzeczywistości tylko wówczas staje się nam jawne że gra nie jest rzeczywistością lecz grą wprowadzić na ten wasz bal gości niezaproszonych związać was inaczej z sobą zmusić abyście inaczej siebie wzajem określali Popsuć Wam taniec. Być może, a nawet jest pewne, moja literatura jest bardziej krańcowa i szalona niż ja. Nie sądzę, aby to wynikało z jakiegoś braku kontroli. Jest to raczej doprowadzenie do ostatecznych konsekwencji formalnych pewnych oczarowań, które wówczas w książkach wyolbrzymiają się, ale we mnie pozostają one czym były. To jest tylko nieznacznym odchyleniem wyobraźni, jakąś lekką inklinacją. Dlatego Mówiąc bardziej konkretnie, nigdy nie zdobyłem się ani nie zdobędę na odmalowanie w sztuce zwyczajnej miłości, zwyczajnego czaru. Dlatego ta miłość, ten czar są u mnie strącone w podziemia, zduszone, zdławione. Dlatego w tej rzeczy nie jestem zwyczajny, tylko demoniczny, groteskowy demonizm. Ukazując groźne spięcia niecenzuralnych uroków, wywlekając na światło dzienne liryzm kompromitujący, pragnę Was wykoleić. To kamień, który kładę na szynach waszego pociągu, wydobyć was z układu, w którym się znajdujecie, abyście znów doznali młodości i piękności, ale doznali inaczej.